Proszę Państwa, Jeluska stopa stanie, tam pokarm dostanie. Jestem butik Solidarity, jako kachejsi, widziałem szpijanka, tu przyjdziecie, zawsze możecie to dostać do jedzenia, proszę bardzo. Maskę chociaż na brodę trzeba założyć. Także oszczędzam bateryjki, bo nie mam już, proszę Państwa, czym ładować. Zapomniałem z Polski chyba zabrać ładowarki. Na starym obyczajem trzeba krzyż zrobić. No i to jest moje śniadanie. Nie zdążyłem, byłem w kościele, tam wszedł na internecie, wam opublikowałem parę zdjęć z Surplaśla i z manifestacji. A teraz tak szybko, bo chcę się jeszcze wykąpać. Zostało mi pół godziny. Tu jakiś spektakl dzisiaj miał być, ale nie zdążyłem. Po prostu wszystko jest za późno. Z Suzaną się widziałem, ale to jest nawiedzona baba. Nic się nie wskóra. Ona chciałaby do Polski jechać, ale nie zabiorę ją. Nie chcę jej zabrać. Kasy nie ma. Kolega dzwonił. Kazał mi po prostu przygotować się na jutro do Polski. Pieniądze już chyba skombinował na paliwo. Wczoraj zatankowałem tymi drobniakami, bo kazał mi. I jutro chyba wyjedziemy na noc do Polski. Bo on jakąś dyskotekę ma w tym Pleszewie. Oka na chwilę się widziało. Nawet dzisiaj chyba nie będę brał, zobaczcie. Tyle tutaj stoi, nikt nie chce tego brać. Jedzenia tu dostałem wczoraj cały plecak i całą torbę. Hokaj. I tak to się odbywa.